Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Poznaj Najświętszą Maryję Pannę. Zaprasza ojciec Bernard od Matki Bożej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wielbię, o Panie, Twój nieskończony majestat i pokornie proszę Cię o łaskę, aby to rozmyślanie, które rozpoczynam, uświęciło moją duszę oraz wydało we mnie owoce na Twoją cześć i chwałę. Panno Święta, Aniele Stróżu, moi święci patronowie, módlcie się i wstawiajcie się za mną. Amen. Gdzież odszedł, miły Twój, o najpiękniejsza między niewiastami? W którą zwrócił się stronę, miły Twój? Powszechnie mówią święci i pisarze ascetyczni, że Najświętsza Panna przez jasną wizję duchową była obecna przy swoim boskim Synu w czasie Jego męki, wszędzie tam, gdzie nie mogła być obecna fizycznie. Wydaje się to prawie pewne, bo jeśli Chrystus tylu świętym udzielał wizji wszystkich szczegółów swej męki, by tym głębiej mogli z Nim współczuć, zapewne nie zataił tego przed swą matką. Gdy więc Jezus po skończeniu wieczerzy udał się na Górę Oliwną i tam zaczął mękę trzygodzinnym konaniem, Matka Najświętsza była tuż przy swym Synu i wraz z Nim cierpiała. Cierpienie Jezusa w ogrójcu było niepojęte. Krwawy pot, którym się pocił, jak wyraźnie zaznacza Ewangelia, daje poznać Jego miarę. Przesunęły się najpierw przed Jezusem wszystkie katusze, aż do najdrobniejszych szczegółów, jakie miał ponieść w czasie swej męki. Widok ten tak przerażał Jego ludzką naturę, że drżał na całym ciele i żebrał u Ojca litości. Większą jeszcze katuszą był widok ludzkiej niewdzięczności. Widział wtedy jasno całą przyszłość, wszystkie wieki. Widział świętokradztwa, zniewagi, jakie miał ponieść w sakramencie miłości. Widział wszystkie herezje i odszczepieństwa, tysiące grzechów, czarną niewdzięczność, zimną obojętność większości ludzi. Widział wreszcie, że mimo tak drogiego odkupienia tyle dusz się zgubi. Na co więc to wszystko? Na co tyle ofiar, tyle poświęceń, tyle katuszy? Na co? Cierpiał wtedy niepojęcie. Blady, zlany krwawym potem, drżał jak liść przytulony do ziemi. A z nim drżała i trawiła się w bólu jego matka. Wszystko, lecz zwłaszcza ten widok grzechów i niewdzięczności ludzkiej dla Jezusa, musiały być straszną udręką Maryi. Wszak wiemy, jak święci nie mogli się ukoić w żałości i smutku na myśl, że ludzie obrażają Boga grzechami. Cóż więc musiała odczuwać Najświętsza z ludzi, która tak jasno poznawała majestat i świętość Boga? Cierpiała również Matka Najświętsza na obojętność apostołów.
Tyle łask im wyświadczył Jezus, tyle miłości im okazał, tyle cudów przed nimi uczynił. A oto teraz, gdy przyszła godzina Jego cierpienia, śpią leniwie, jednej godziny nie potrafią czuwać ze swym mistrzem, by Go pocieszyć. Bolała ją zwłaszcza podła zdrada Judasza, który za dobrodziejstwa, za wybranie odwdzięczył się tak okropnie. A do tego bólu przyłączała się myśl, że takich Judaszów miało być wielu, wielu. Gdzież odszedł miły Twój, o najpiękniejsza między niewiastami? Po długich nauczaniach i pielgrzymkach, po trudach i utrapieniach dnia, czy poszedł na chwilę odpoczynku i snu? Czy poszedł szukać ukojenia na samotności? O tak, jest na samotności, na strasznej samotności. Opuścili go wszyscy, nawet Ojciec Niebieski. I oto klęczy tam u zrębu skały Getsemańskiego ogrodu, przyciśnięty jak proch do ziemi, zmiażdżony ogromem boleści, drży w strasznej męce, zlewa się krwawym potem, a tam z dala śpią spokojnie Jego wybrani uczniowie, a jeszcze dalej jeden z nich, dobiwszy targu o Jego głowę, wchodzi na górę z gromadą zbirów, by Go powieść na śmierć. Taki jest to, Matko, spoczynek i sen Twego Jezusa. Takiej nagrody się dosłużył 33-letnim życiem na ziemi, 3 latami cudów, łask i dzieł miłosierdzia, które świadczył swemu narodowi. A Ty, Matko, wszystko widzisz, cierpisz wraz z Nim, a nie możesz Mu w niczym pomóc. Rozważanie cierpień Jezusowych w Ogrójcu razem z Jego Matką to jedna z najskuteczniejszych pobudek dążenia do świętości życia. Tam w tej samotni czujemy, jak straszne umęczenie dla nas podjął Jezus. Widzimy, jak strasznym grzechem jest ranić to serce, być dla niej niewdzięcznym. A nadto zbliża ono jeszcze najbardziej do Jezusa, bo jak mówi święta Teresa, jest on wtedy tak opuszczony, tak cierpiący, tak spragniony pociechy, że czuje się przemożną wprost siłę, by iść do Niego i pocieszać Go swą miłością. To samo odnosi się i do Jego Matki, bo ona była tak zbolała wówczas, że nie tylko nie mogła pocieszać swego dziecka, lecz dla niej samej trzeba było ulgi i pociechy. O, jak szerokie pole znajdą tu dla swych uczuć, dla całego swego życia kochające i choć trochę wdzięczne dusze. Mój najsłodszy Panie Jezu Chryste, proszę Cię, aby Twoja najświętsza męka stała się dla mnie siłą, która mnie umocni, ustrzeże i obroni. Twoje najświętsze rany niech staną się dla mnie pokarmem, który mnie pokrzepi, ogrzeje i rozraduje. Przelanie Twojej krwi niech mnie oczyści ze wszystkich grzechów. Twój krzyż niech będzie moją chwałą. Twoja śmierć niech mi przyniesie życie wieczne. Niech moje serce znajdzie w Twojej męce swoją pociechę, radość, miłość i życie. Amen.
Prezentowane treści pochodzą z dzieła Najboleśniejsza. Książkę lub audiobook nabędziesz w księgarni na jej głowie.pl.